Chciałbym, żebyśmy na początku zatrzymali się na chwilę tutaj w kreatorze Artibo. Zazwyczaj jest tak, że jak Państwo się tutaj logują na stronę, każdy ma oczywiście swoje konto, ja też to zrobię, to zanim w ogóle zaczniemy przygotowywać swoje zdjęcia po to, żeby one potem były finalnie książką, no to musimy się zastanowić właśnie nad formatem, prawda? I ja dzisiaj głównie chciałbym się skupić na tym produkcie czy formie Artibo Books numer 1, bo tam mamy jakby ten nasz kwadrat plus, czyli mamy pion, poziom i standardowy kwadrat 20x20. Jeżeli zobaczcie Państwo, wejdziecie sobie tutaj do środka, no to jest pierwsze pytanie, na które musicie odpowiedzieć, czy pierwsza decyzja, którą musicie podjąć, to jest to, który format wybrać. 20x20, 30x20, czyli poziom, czy 20x30, prawda, czyli pion. W zależności od tego, jakiego typu macie zdjęcia, co chcecie opowiedzieć, też czy ta książka ma być czymś osobistym, czy ma na przykład być katalogiem, tak jak tutaj mamy przykłady takich książek, do czego wrócimy, musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, który format. I będziemy o tym sobie rozmawiać, jak ten format dobrać, który jest lepszy, czy kierować się, nie wiem, ilością zdjęć, które macie w poziomie, czy właśnie może jakby długością książki, czy wygodą jej oglądania. Tych czynników może być dużo, natomiast to, co warto zrobić na samym początku, to na pewno jest jakby zdecydować coś i podjąć pewien eksperyment. Także ja teraz wybiorę sobie książkę w formacie kwadratowym. Pozwolicie Państwo, że nie będę uzupełniał reszty pól związanych z tytułem, z rodzajem papieru, z liczbą stron, tylko przejdę dalej. Dodam ją sobie do koszyka, bo taka jest tutaj kolejność działań. I za chwilę przejdziemy do wyglądu kreatora. Tak, tu już książka pojawiła się na górze mojej listy. Klikam sobie przycisk projektuj online. I można powiedzieć, że jeszcze muszę zatwierdzić tutaj ważne informacje, o których zapewne wiecie, że plik musi być w JPEG-u, w kolorystyce sRGB, o czym starałem się Wam opowiedzieć i wytłumaczyć dlaczego na poprzednim spotkaniu, które było na żywo. To, co teraz nam się wyświetli, to jest właśnie generalnie, można to nazwać taki wirtualny stół, czyli coś takiego, co mamy tutaj. To, co ja polecam, tak generalnie, jeżeli chcecie sobie zrobić książkę albo komuś zrobić książkę w prezencie, to polecam też korzystać z materiałów, które mogą być wglądówką, czyli ja przynajmniej bardzo lubię mieć małe zdjęcia w małym formacie, nawet wydrukowane na domowej drukarce biurowej i móc je też przesuwać w taki sposób bardziej swobodny niż to, co daje mi komputer. Także najciekawszą dla mnie opcją projektowania jest pewne zgranie tego, co możemy zrobić na komputerze przy pomocy różnych linii pomocniczych, precyzyjnych tutaj narzędzi, które pozwolą nam lokować jakiś tam projekt czy pewną narrację, którą chcemy zbudować. Ale zanim to się stanie, dobrze jest mieć ten materiał właśnie w takiej formie fizycznej. Zanim w ogóle jeszcze w sumie wybierzemy to, co chcemy wydrukować, prawda, czy to, co chcemy tutaj włożyć do, prawda, tego miejsca poprzez to miejsce tutaj dodaj zdjęcia, no to jest potrzebna selekcja. Tutaj jakby są różne metody, każdy ma też różne programy, których używa. Wiadomo, jest filozofia gwiazdek i kolorów i to jest jakby dobra opcja na to, żeby sobie różnymi kolorami zaznaczać zdjęcia najlepsze, te, które mogą być na przykład parami, te, które czujecie, że powinny być pojedyncze. I tego typu selekcje dobrze mieć jest pod ręką. Ja zazwyczaj używam tutaj programu Adobe Bridge, który w sumie jest tożsamy w pewien sposób z Lightroomem, czyli jest to pewien moduł, który moduł tego Adobe Bridge był wcześniej niż Lightroom, później firma Adobe to zaimplementowała i powiedzmy, że tu mam jakieś, tu mam akurat teksty, ale tutaj na przykład mam
już gotowe rozkładówki, prawda? I gwiazdkami i kolorami zaznaczam sobie to, co chciałbym sobie sfiltrować, prawda? I mam taką opcję tych zdjęć, które są gdzieś tam najlepsze, bądź mają kategorię nie wiem, bądź mają kategorię może gdzieś się przydadzą. Także to jest bardzo indywidualny sposób selekcji i myślę, że on się gdzieś tam pojawia wraz z czasem. Czym dłużej jesteście z fotografią i czym więcej próbowaliście zrobić takich pełnych całości, które są jakąś, nie wiem, kumulacją w formie książki, jakiegoś projektu, czy właśnie, nie wiem, podsumowania jakichś wydarzeń rodzinnych, czy nawet prezentem. Ten system selekcji trzeba sobie wypracować. Takimi dwoma metodami, o których można mówić jako pewnej zasadzie, czy może podpowiedzi, jak w ogóle układać zdjęcia, to jest właśnie zasada, która polega na tym, że mamy te wglądówki i można je układać subtraktywnie czy addytywnie. Nie? Co to znaczy? Metoda subtraktywna może generalnie polegać na tym, że rozkładamy sobie nasze wglądóweczki, prawda? Patrzymy na całość i odejmujemy, stąd jakby ta nazwa subtraktywna, odejmujemy to, co wydaje mi się nam, że nie pasuje. Nie w takim, wiecie, ogólnym oglądzie, nie? Czyli powiedzmy, że na ten moment, który tutaj widzę, wyskakuje mi ten samochód, prawda, sobie go zabieram sobie powiedzmy to zdjęcie, powiedzmy, że zostawiam sobie to, zabieram tych ludzi. To jest wersja czarno-biała i na przykład zostają mi trzy powiedzmy takie przykładowe fotografie, albo dwie, nie? Czyli z większej całości udało mi się powiedzmy znaleźć coś, co mogłoby być jakąś parą czy duetem i od razu to, co mam na stole, na przykład myślę sobie, że to zdjęcie mogłoby być jako następne po przełożeniu strony, powiedzmy jako rozkładówka. Rozkładówka, powiem też tak dla porządku, to jest taka sytuacja, kiedy zdjęcie jest od krawędzi do krawędzi na dwóch, na lewej i na prawej stronie, czyli jakby obejmuje cały taki pejzaż książki. I to jest tak z grubsza, powiedzmy, metoda subtraktywna, czyli z jakiejś całości odejmujemy, zostaje nam coś, co wydaje nam się, że pasuje. Oczywiście ten proceder można powtórzyć jeszcze raz, czyli jeżeli ta partia jest jakoś tam wybrana, to rozkładam jeszcze raz to, co mi zostało i na przykład zauważam w tych dwóch zdjęciach, że jest coś ciekawego tutaj w tych kształtach, prawda, które gdzieś tam mogą ze sobą korespondować i sprawiać, że te dwa zdjęcia zaczynają ze sobą gadać, nie? I tak dalej, i tak dalej. Polecam tego typu ćwiczenia, czy tego typu pracę robić sobie o różnych porach dnia, też na przestrzeni jakiegoś czasu, bo pamiętajcie, że to nie jest tak, że jest jedna właściwa wersja książki, czy jedna właściwa dystrybucja jakby kolejności zdjęć, czy sekwencji, którą chcecie jakby pokazać w swojej książce. Niezależnie, czy to jest kwadrat, czy to jest prostokąt, czy to jest poziom, prawda, czy pion. Natomiast druga metoda addytywna polegałaby na pewnym procesie odwrotnym. Czyli biorę sobie jedno zdjęcie, tutaj sobie mogę, na przykład powiedzmy sobie je wylosuję, albo wezmę takie, które na przykład dzisiaj lubię. Kładę je na stole, prawda? I zastanawiam się, co chciałbym zrobić dalej. Czy chciałbym na przykład, żeby to zdjęcie było samo, czy na przykład chcę szukać do niego pary. Jeżeli zdecyduję, że chcę, żeby było samo, ok, zostawiam je. I zastanawiam się teraz, co będzie dalej, nie? Czyli znowu mam tutaj, nie widzicie tego, taki stosik zdjęć i na przykład mówię, dobrze, no to może to zdjęcie byłoby jako drugie, prawda? Oglądam sobie i tak tworzę sobie dalej całą narrację, czyli jakby do jednego jakiegoś obiektu dodaję kolejny, nie? I w ten sposób tworzę sobie całą jakby taką narrację. Oczywiście mogę też postawić coś wcześniej, prawda? Albo tak jak wspomniałem, szukać tych zestawień. Jak szukam zestawień, od razu szybkim ruchem mogę sobie zamienić kolejność i zobaczyć, prawda, czy tak jest lepiej. Bo biorąc pod uwagę mechanikę książki, to są moje środki wyrazu, nie? Czyli jedno zdjęcie, powiedzmy dwa zdjęcia, bądź rozkładówka, bądź wiele zdjęć, powiedzmy w mniejszym formacie.
Chciałbym teraz, żebyście zauważyli taki ciekawy fakt, że każdy kwadrat jest prostokątem, prawda, a nie każdy prostokąt jest kwadratem. Taka trochę mantra z matematyki gdzieś tam, ze szkoły podstawowej pewnie, która często się myli i trzeba się nad nią zastanowić, jak to dokładnie jest z tą geometrią. Natomiast myślę, że to widać dobrze tutaj na tym przykładzie, prawda, że mamy tak naprawdę dwa prostokąty. Jeżeli dołożymy do niego specjalny taki prostokąt, który ma wszystkie boki równe, no to dostajemy kwadrat. Chciałem, żebyście zwrócili uwagę, że bardzo podobny proces dzieje się, kiedy fotografujecie, prawda? Bo musicie zdecydować, czy chcecie zrobić zdjęcie jakby w ten sposób, prawda? Czy rzeczywistość, którą widzicie, chcecie jakby jednak wertykalnie zmapować, zdjąć, zauważyć, zapisać. Mam tutaj taki sprytny aparat Leica Deluxe 7, który pozwala też podjąć wybór, w jaki sposób chcemy widzieć rzeczywistość, trochę wcześniej, zanim zrobimy te wszystkie zdjęcia, zanim usiądziemy do komputera czy do wglądówek. Możemy w pewien sposób siebie ograniczyć po to, żeby z myślą o tym, że chcemy coś robić na przykład do książki, prawda? Wejść w taki bardzo zamknięty koncept, ale zobaczycie, jak spróbujecie, że jest to bardzo kreatywne narzędzie, żeby się ograniczyć. I tak tutaj w tym aparacie możemy wybrać sobie proporcje 3 do 2, czyli taką standardową, którą zapewne większość z Was używa, fotografując. Możemy wybrać sobie właśnie ten kwadrat, czyli 1 do 1. Coś, co znamy też z fotografii analogowej, aparaty Rolleiflex czy Hasselblad, które tutaj mam za plecami, to w pewien sposób w świecie analogowym determinowało wybór. Nie? Trzeba było iść do sklepu, kupić odpowiednią kliszę, szeroką bądź wąską, bądź wielkoformatową, włożyć ją też do konkretnego aparatu, który definiował nam ściśle określony jakiś kadr. Wiadomo, że później możemy w postprodukcji to zmieniać, ale idąc taką prostą linią, ten aparat daje nam taką opcję, że możemy to zrobić na wejściu, czyli wybierając na przykład kwadrat, decydujemy się, że tą daną sytuację, czy ten długoterminowy projekt fotografujemy właśnie w ten sposób, czyli chcemy widzieć wszystko w kwadracie. Nie? I potem jak się przekonacie, to może ułatwić po pierwsze wybór tego formatu, o ile będziecie chcieli pracować tutaj dalej z tym narzędziem Artivo One, prawda? Bądź w ogóle wprowadzić taki powiedzmy wspólny mianownik dla waszego projektu, który będzie koncepcyjną decyzją. I powiem szczerze też z własnego doświadczenia, że takie pewne zaplanowanie pracy, czy określenie tego, w jaki sposób chcecie to zrobić, nawet z całym takim zapleczem, że powstanie z tego książka, może przynieść ciekawe efekty. Chciałbym Wam teraz pokazać właśnie książki w kwadracie, które mam tutaj ze sobą. Zacznę może od takiej książki bardzo poetyckiej i plastycznej. Jest to książka Christine Jaspers, o ile dobrze czytam jej nazwisko, pod tytułem Do. I Christine była tutaj laureatką jednego z pierwszych fotofestiwalów, wygrała konkurs na Grand Prix, miała przepiękną wystawę i wtedy udało mi się właśnie kupić ten album. Kupiłem go po prostu dlatego, że mi się podobał, że jakby gdzieś ten cykl do mnie przemówił. Wydaje mi się, że to była taka najlepsza praca wtedy na tym fotofestiwalu w Łodzi i chciałem Wam pokazać, jak ona wygląda. Ona co prawda nie jest w takim idealnym kwadracie, ale ma kwadratowe zdjęcia i myślę, że można sobie łatwo też tutaj w wyobraźni ją, że tak powiem, skadrować ten kwadrat. Książka składa się ze zdjęć zrobionych aparatem analogowym na kliszy. To, na co chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to właśnie na fakt, w jaki sposób ona pokazuje zdjęcia na rozkładówce, w jaki sposób też umieszcza kwadraty w przestrzeni. Chciałbym też, żebyście zwrócili, czy zastanowili się nad rolą, jaką pełni tło, które gdzieś tutaj też jest i czy co by było, gdyby na przykład ono było inne. Więc może sobie ją tak delikatnie tutaj obejrzymy razem.
Jest to bardzo osobista opowieść, związana też z pewnym trudnym doświadczeniem. Autorka odbyła taką samotną podróż w różne ważne dla niej miejsca, które były dla niej ważne też w kontekście osoby, której ta książka jest jakby poświęcona. Nie ma tu może takiego jednego, powiedzmy, nie wiem, stałego tematu, prawda? Nie jest to, nie wiem, zbiór portretów, czy zbiór pejzaży, czy jakiejkolwiek innej kategorii, która po prostu wyświetla nam różne rodzaje, prawda, kadrów, które jakby z tej danej dziedziny by pochodziły. Tylko to, co się dzieje tutaj ciekawego, to tak w moim odczuciu dzieje się jakby pomiędzy zdjęciami i pomiędzy formami. Taki pewien efekt przenikania się tego, co widzimy, kiedy przekładamy kartki, ale też pewna wrażeniowość jakby całości. Czyli warto też myśleć właśnie o książce jako o poszczególnych sekwencjach, które oglądamy w całości, na które nakładają się kolejne kadry. Jak pewnie już zauważyliście, kwadraty, które są tutaj osadzone na tej stronie, one się jakby tak przesuwają, nie? Tutaj akurat mamy też taki układ, że mamy cztery zdjęcia po prawej stronie zestawione z jednym większym. I to przesuwanie się nie jest też, nie dzieje się podług jakiejś zasady geometrycznej, tylko tak w moim odczuciu jest bardzo intuicyjne i cała ta książka jest właśnie w taki sposób intuicyjny stworzona. Właśnie wyobrażam sobie, że autorka ma wszystkie zdjęcia i jakby szuka właściwego dla nich miejsca i w całej sekwencji, prawda, oglądając ją od początku do końca, prawda, tutaj w naszej kulturze od lewej do prawej, jak i też pewnych akcentów, które się pojawiają gdzieś w odpowiednich miejscach. Nie? Czasami jest potrzeba, żeby te zdjęcia były rozsunięte, czasami one są na jednej linii, czasami są na dole, czasami są na górze. Jest to książka, w której jakby nie ma sensu analizować, gdzie dane zdjęcie jest jakby ułożone i położone, tylko raczej to jest taki moment, gdzie ufamy, że tak miało być, że to jest ten najlepszy moment i te zdjęcia jakoś pojawiają się tutaj w tym miejscu i w tej proporcji i dystrybucji, w której powinny być. Oczywiście też zauważcie, że jak pojawiają się na przykład te czwórki, to one są w tym miejscu, w którym były wcześniej, prawda? Też jakby nie należy, znaczy dobrze znaleźć pewną zasadę, ale nie w taki sposób, żeby ona zdominowała całość, nie? Są oczywiście projekty, gdzie przydaje się jakiś taki, nie wiem, regularny interwał, ale w sytuacji na przykład tej publikacji, takiej właśnie bardzo poetyckiej, że jakby, nie wiem, eterycznej, która gdzieś mówi o takich sprawach, o których trudno jest opowiadać. Tutaj zawsze fotografia, czy generalnie sztuki wizualne bardzo dobrze się odnajdują, czy są ciekawym językiem. Ciekawym, zaskakującym tutaj akcentem jest to ostatnie zdjęcie, które pojawia się na wyklejce, które w jakiś też, moim zdaniem, bardzo wysmakowany sposób zamyka tą książkę. Chciałem, żebyśmy ją razem obejrzeli całą, dlatego że to się wiąże z takim pewnym ćwiczeniem dla Was. Chciałbym, żebyście w wolnej chwili weszli sobie na stronę autorki, można po prostu imię i nazwisko, tak jak tutaj widzicie. Weszli i zobaczyli, w jaki sposób ta sama opowieść,
która jest tutaj w formie bardzo fizycznej i takiej wręcz namacalnej, z którą można sobie jakby intymnie przebywać, jak to działa, czyli jak to jest pokazane w trochę w inny sposób w internecie, nie? Gdzie widzimy, właśnie zobaczmy, pojedyncze fotografie, które też się przenikają, które też są pewną narracją, też opowiadają tą samą historię, ale jednak ta kolejność nie jest taka sama, nie? Możemy sobie wyobrazić, prawda, że autorka by mogła wrzucić takiego, powiedzmy, nie wiem, w cudzysłowie PDF-a, czy jakby zasymulować tą sytuację książki, prawda, w przeglądarce, i tego nie robi. I to jest takie ćwiczenie, które jakby jest pytaniem do was, ja na nie nie będę odpowiadał. Na czym polega ta inność, czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy to jest lepiej? Nie wiem, na ile udaje się odebrać taką książkę, prawda, przez kamerę, ale spróbujcie się nad tym zastanowić, bo odwracając tą kwestię, można też właśnie powiedzieć o tym, jak wasze zdjęcia, które są gdzieś tam w tych gigabajtach, prawda, na komputerach, dyskach, pendrive'ach, co wy z nimi robicie, nie? Jak one, czy one żyją? Czy one są wybrane, czy prawda, pokazujecie ich 1000 sztuk rodzinie po, nie wiem, obiedzie sobotnim, czy jakby dbacie o to, żeby ta cała wasza praca, którą gdzieś tam wykonujecie, prawda, przebywanie z tym pięknym narzędziem do zapisywania pięknych wspomnień, czy to później gdzieś jakoś tam działa. Bo to nie jest tak, że każdy projekt czy każda rzecz musi gdzieś zaistnieć, prawda, w książce. Ja myślę, że warto sobie zadać pytanie jakby o tą formę, czy jakby takie finalne miejsce, czy w tym przypadku finalny obiekt, w którym chcecie całą tą waszą wrażliwość, całą tą waszą pracę, która gdzieś się dzieje pomiędzy narzędziem, które jest jednak przedłużeniem tego wszystkiego, co jest w nas, prawda, później gdzieś chcecie, żeby to zaistniało. Także to jest pytanie o formę, ale też pytanie o pracę nad tą formą. I to bardzo rozbudowane pytanie, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Nie będę może do końca tych zdjęć przeglądał. Zobaczcie sobie to sami. Bardzo polecam.